ręcznie robione z największą starannością, a przede wszystkim z pasją. W gminie Świerklany zorganizowano jarmark bożonarodzeniowy. Asortyment oferowany podczas jarmarku był szeroki. Jarmark to świetna okazja do kupienia świątecznych prezentów, dekoracji czy smakołyków. Z punktu widzenia kupujących, dla wystawców to świetna forma promocji. Tu dzisiaj reprezentujemy to, co potrafimy, co umiemy właśnie na tym jarmarku. Mamy skrzaty, mamy stroiki, mamy jemioły, żeby się pocałować w ten dzień taki magiczny. No karteczki świąteczne, no i wianuszki nie do zawieszenia. Zawsze chcemy iść do przodu, więc patrzymy, co jest najmodniejsze, co jest na topie, więc w tym kierunku nasze koło właśnie podąża. Jakoś okazja musi być na promowanie czegoś, nie? Wszystkie wyroby, które tutaj mamy, to robimy sami. Biżuteria jest zrobiona z koralików, tutaj takie ozdóbki, to wszystko jest robione własnoręcznie, z makaronów, z kawy. To wszystko po prostu kawa. Co jest dostępne, to z tego robimy. Teraz można powiedzieć, że jak chodzi o karteczki, to ręcznie wypisywane. Nie druki, tylko indywidualność, jeszcze raz indywidualność. Rękodzieło przeżywa swój złoty wiek. Co prawda złotówek trzeba za niego zapłacić nieco więcej niż za towar w sklepie, ale chyba warto, bo za ceną idzie jakość i serce. Jest nowoczesny, przestronny i funkcjonalny. Osoby, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Świerklany, mogą przyjść tutaj z dziećmi, bez obaw o nudę. Na drugim piętrze budynku znajduje się kącik malucha. Jeżeli ktoś po prostu będzie załatwiał swoje sprawy tutaj w urzędzie, może dziecko tam dać do kącika zabaw. Jest tam po prostu wyposażone w takie drobne zabawki, różne, można powiedzieć, atrakcje dla dzieci. I myślę, że dla pożytku i dla dziecka, i dla rodziców. Na dzieci czekają zabawki oraz stolik z kredkami. Pomieszczenie zostało pokryte specjalną farbą, która pozwala na rysowanie kredkami po ścianach. Do kącika malucha można dotrzeć windą, która bez problemu pomieści wózek dziecięcy. A skąd wiecie, że tu was wyrzucą? To było przedstawienie z przesłaniem. Teatr Akuku wystawił spektakl na choince. Premiera miała miejsce 14 grudnia w szkole podstawowej nr 1 w Świerklanach. Jak zawsze przed świętami przygotowaliśmy spektakle świąteczne, przygotowaliśmy jarmark i warsztaty ciasteczkowe dla wszystkich chętnych, oczywiście szczególnie dla dzieci. Spektakl pod tytułem Na choince. Bombkami, aniołkami i skrzatami. Skrzaty. Chcemy pokazać, że święta Bożego Narodzenia to są ważne święta. Pan Jezus się narodził. Wszyscy razem siadamy przy stole i jemy kolację wigilijną. Teatr Akuku tworzą uczniowie szkoły podstawowej nr 1 w Świerklanach. Przedstawienie wraz z uczniami przygotowała Bogumiła Schmidt-Kruk. Może trochę mamy. Trochę stresu. Ja nie mam jakoś stresu. No ja tak jestem spokojna, bo ja już chodzę od roku w sumie tylko, ale dużo występuję w ogóle w szkole. No, na początku to można się czuć takie, potem takie najpierw w stresie, a potem takie, no... Schodzenie na spokój. Scenicznemu wydarzeniu towarzyszył kiermasz bożonarodzeniowy. Towar, który można było zakupić, został przygotowany przez uczniów, rodziców i społeczność szkoły. Dzisiaj w gminie Świerklany ruszyły zajęcia z gry w szachy. Przy szachownicach swoje umiejętności logiczno-strategiczne można doskonalić w każdą środę od godziny 17 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, ani też przynosić swoich szachów. Zajęcia prowadzi doświadczony instruktor. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Młodzi Mistrzowie Szachów Świerklany.